Cześć! W tym odcinku pokażę, jak zsynchronizować kontakty z kontem Google. Dzięki temu będziesz mógł szybko przenieść je na nowy telefon. Nie stracisz ich też, jeśli na przykład zresetujesz telefon do ustawień fabrycznych. Synchronizację możesz zrobić na dwa sposoby. Zanim jednak zaczniesz, upewnij się, czy masz dodane konto Google w telefonie oraz włączoną synchronizację Gmail i kontaktów. Telefon musi być oczywiście połączony z internetem. Pierwszy i najszybszy sposób to funkcja kopiowania do konta Google z poziomu menu telefonu. Jak to zrobić? W menu kontaktów wybierz Organizuj kontakty. Potem kopiuj kontakty i wybierz źródło, skąd skopiujesz te kontakty. Ja zapisywałam kontakty w telefonie, więc wybieram telefon. Zaznaczam kontakty do skopiowania. Kopiuję je i wskazuję konto Google. Gotowe. Druga opcja przyda się, jeśli nie można skopiować kontaktów z poziomu menu telefonu. Niemniej jednak nie jest ona taka trudna. Zobacz. W menu kontaktów wybierz Import-Export, potem Udostępnij kontakt, zaznacz kontakty do skopiowania, wybierz Udostępnij kontakt i Gmail. Automatycznie utworzy się załącznik w mailu z kontaktami. Wyślij go do siebie. Odbierz maila, kliknij w załącznik i wybierz miejsce do zapisania kontaktów, czyli konto Google. Po chwili kontakty będą już na koncie Google. W tym odcinku to wszystko. Jeśli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.